Z notatnika kapitana Żbika. Wywiad z kapitanem Żbikiem przeprowadzony przez autora. Dzień dobry, panie kapitanie. Ja, kapitan, ty, piętaszek. N nie, nie, ja się tylko z panem witam. Przepraszam, ale taką więcej zajmującą książkę mi klucha. Kapral, znaczy się pożyczył i mi tak pod czapkę padło. Na mózg? Na co? Przepraszam, wróćmy jednak do wywiadu. Gdzie mam wrócić? To takie wie pan ogólne sformułowanie wróćmy do wywiadu. Miałem na myśli, żeśmy od niego się oddalili. Coś pan kręci, ja się nawet na cale nie poruszyłem. No już dobrze, nieważne. Tak jak się umawialiśmy przez telefon, chciałbym zadać panu parę pytań. Znaczy się przesłuchanie? Nie, wywiad. No, ja tak lubię przesłuchiwać. Widzę, że się pan rozmarzył. Rozmarzył? Rozmarzył to od marzenia Ach, Dzięki Bogu, bo już się bałem No ja też, wróćmy Ja się nie ruszałem To pan się chyba ciągle kręci Do wywiadu A, o to chodzi, no dobra, wal pan Imię i nazwisko Nazywam się Żbik, a na imię mam Kapitan Imię? Kapitan? A stopień? E, kapitan Czyli, że mogę do pana mówić per kapitanie kapitanie Jeżeli tylko to per Nic obrzydliwego nie znaczy Kapitan, kapitan. To ładnie brzmi prawie jak major-major z paragrafu 22. Chce mnie pan z kodeksu przepytać? Proszę, jestem przygotowany. Nie, nie, miałem tylko reminiscencję. To znaczy, że coś mi się przypomniało. Ja też tak mam czasami. Na przykład ostatnio, po tygodniu, przypomniałem sobie, że zostawiłem włączone żelazko na stole. To tragedia, wszystko spłonęło? Nie, dwa tygodnie temu mi prąd wyłączyli. A, aha, a, ale to w jaki sposób pan prasował? Robiłem suchą zaprawę. Jak sportowcy lubię sport. Ja też, ale o sporcie innym razem. Kolejne pytanie. Gdzie się pan urodził? Mam nadzieję, że nie w Małkini. Nie, w Kluczborku. Blisko, cholera, blisko. A języki pan zna? Znam. A obce? Obce? Nie. Obcych to nie. Jakby się pan w Małkini jeszcze urodził, to byłby komplet. Jaki kompet? Wypoczynkowy. Nie, przepraszam, od dawna pan w policji? Policji to krótko, ale wcześniej byłem w milicji. Potem odszedłem. Wylali pana? Nie, odszedłem. Ze względu na zły stan zdrowia. Mm, strasznie wtedy ludzie chorowali. Epidemia chyba jakaś była. No i co było dalej? Potem pracowałem w bibliotece. Kapitan bibliotekarz? Pan się śmieje? Ja jestem oczytany. Nie, nie, wcale się nie śmieję. No i co dalej? Po bibliotece do policji? Nie, potem pracowałem w Agencji Ochrony Mienia. Pan, panie kapitanie, jakoś tak dziwnie po rosyjsku to mienia powiedział. A bo, tak mi się wydawało. Kumpel mi powiedział, że po rosyjsku mienia oznacza mnie i myślałem, że agencja będzie mnie chronić. Chroniła? Nie specjalnie. Jak raz usnąłem na posterunku i przestępcy mnie razem z Budką wrzucili do Bajora, to nikt mnie nie ochronił. Gorzej, bo mnie wywalili z pracy. A Michała Bajora też nie lubię. A jaką muzykę pan preferuje? Że co? No, a jaką muzykę pan lubi? Jazz, techno, rock, pop? Znałem kiedyś jednego popa. A muzyka? Lubię, generalnie lubię. Ale jaką? No tą... disco pałowanie, tak? Disco polo miał pan na myśli. Nie na myśli, ja ją mam na tym, no na, no, kompakcie. Ciężko się z panem dogadać. Ja się o ten wywiad nie prosiłem. Wiem, pańska żona z pięć razy do mnie dzwoniła, raz przyszła i na kolanach mnie prosiła, żebym zrobił z panem wywiad, bo to nieprawda, że jest pan skończonym debilem. Ona do pana wydzwania? Już nie. Ale wyzwaniała, tak? Służbowo, że tak powiem. Niech no ja wrócę do domu. Chyba pan stracił humor. Może przełożymy resztę wywiadu na inną porę. Niech no ja ją dopadnę. No to w takim razie żegnam pana, panie Żbik. Ja się nie żegnam, bo jestem tym anarchistą. Ateistą? Też.